fajna okolica, mięciutka gleba, trawka, trawka jak w parku. Człowieku, coś pięknego. Niedawno udało mi się pogłaskać motyla. Aby się zbliżyć wystarczająco do niego, zajęło mi to w sumie może nawet z pół godziny. Posiedziałem przy nim, zbliżałem palca coraz bliżej, aż w końcu dotykałem go. Jest godzina 11:20, noc była bardzo spokojna. Jestem już złożony. Wszystko gotowe do odejścia. Na razie dzień jest bardzo piękny, choć pogoda zapowiada, że dzisiaj może jeszcze ewentualnie popadać po południu. A nawet na noc, co jest najgorsze. To znaczy na noc. Noc jak noc. Kiedy już jest rozłożony namiot, to nie jest jeszcze żadna bieda. Ale nie cierpię po prostu rozkładać namiotu przy deszczu. No bo to wszystko wyjmuje się rzeczy, które nie powinny nasiąkać wodą, a mimo wszystko nasiąkają i to jest bardzo nieprzyjemne, kiedy w środku w namiocie na przykład śpiwór jest wilgotny. A miałem takie doświadczenia rok temu. Mam nadzieję, że w tym roku doświadczenie już pozwoli mi unikać takich sytuacji. Z buta po planecie, miłego dnia. Bielsk Podlaski, 10. Lublin, 219. Tak, jest to tempo, które idziemy, jakieś 3-4 na godzinę. Ale prawda jest taka, że za parę dni tam będę. Dzisiejszy dzień jest bardzo przyjazny do takich przechadzek ze względu na pogodę, bo nie świeci jakoś przesadnie słońce. Chociaż z drugiej strony pobocze nie jest najprzyjaźniejsze. Sporo muszę łazić po trawie, po rowach. No ale nic. Bielsk Podlaski. Zrobione. Pierwsze miejsce na miejscu. Teraz dalej w poszukiwaniu jakiegoś sklepu spożywczego, bo trzeba uzupełnić zapasy. Mam jeszcze jakieś dwie racje żywnościowe. To jest troszeczkę za mało. To ja dzisiaj potrzebuję nawet trzy. Tak jest, trzy. Postaram się zajść do pani babci. Kobieta, którą poznałem rok temu. Godzina 19:10. Wychodzimy z Bielska Podlaskiego. Jest dość późno. Moglibyście spytać teraz, no jak to, Karol, to jakie to tempo jest? Prawda jest taka, że jestem teraz czyściutki, pachnący, świeży, najedzony. Spotkałem się z moją przyjaciółką, z panią babcią, którą poznałem rok temu. To długa przygoda. Zanim ja poznałem panią babcię, to poznałem jeszcze mnóstwo innych ludzi. Spędziłem dzisiaj z nią cały wieczór. Pogadaliśmy, co tam u naszych wspólnych przyjaciół. Ugościła mnie, wykąpałem się u niej, zjadłem. Na koniec jeszcze troszeczkę podlewaliśmy ogórki w szklarni i się pożegnaliśmy. 45 km do Siemiatycz. To nie jest cel w żadnym wypadku na dzisiaj. O ile w ogóle jutro tam się uda dojść. Ale jeżeli będziemy mieli dobre tempo, to jest to bardzo, bardzo możliwe. Także teraz jest czas najwyższy do szukania miejsca na nocleg, bo jest ta godzina już 19. Ja od 18 zazwyczaj szukam tego miejsca. A dzisiaj chciałem to zrobić wcześniej, ze względu na to, że zapowiada się deszczowa noc. Także powodzenia. To jest Karol z buta po planecie. Dzień czwarty, godzina, nie wiem jak patrzeć, bo tiry jadą z naprzeciwka, pobocze jest beznadziejne. I to najcięższy dzień ze wszystkich, ze względu na to, że wczoraj, będąc w Bielsku, doładowałem się wszystkim full. Czyli u pani babci skołowałem sobie pełne 4 butelki wody. A w sklepie zrobiłem pełny zapas na najbliższe 3 dni
żywności, czyli nie da się nawet więcej. Jest ciężko, ale powoli do przodu. Jak dzisiaj nie zginę na tym przez to pobocze, to będzie dobrze. Bo prawda jest taka, że rzeczywiście na poboczu widziałem mnóstwo. Dzisiejszego dnia to chyba rekordowo, nawet nie ma co porównywać z zeszłym rokiem, w którym przełaziłem przez Polskę 25 dni, a dzisiaj widziałem chyba najwięcej martwych zwierząt na poboczu. Było mnóstwo ptaków i drobnych ssaków, nawet poza tym, już nie patrząc na tylko drobne ssaki, te większe również. Nie chodzi tutaj o żadne jelenie, czy łosie, czy psy, czy koty. Po prostu po drodze widziałem krzyże. Dużo dzisiaj krzyży tutaj było. O, następne. Proszę. Wykoszone spora część trawnika, a tam mamy mini cmentarz. Prawda jest taka, że wydaje mi się, że to cały właśnie ten pośpiech prowadzi do takiej eksterminacji gatunków nieśpieszących się. Tak to wygląda, to straszne. Z roku na rok jest tego coraz więcej. Przykładów, w których na przykład tir zapierdziela z 80 na godzinę, a jeszcze jego wyprzedza samochód 120 na godzinę, jest po prostu niezliczona ilość. I to właśnie przy takich poboczach, w których łatwo jest doświknąć, łatwo. Wystarczy tylko bodziec, który cię zaskoczy. Najgorsze jest to, kiedy to się dzieje nie z naprzeciwka, a od pleców. Leci tir, a jego wyprzedza jakaś osobóweczka, wali ze 120-140 i mi dosłownie mignie zza pleców, mignie. To jest wielkie dla mnie zaskoczenie, niesamowicie niebezpieczne. Wydaje się, jakby te lusterko już miało mnie musnąć. Jakby już miało mi liścia sprzedać w bark gdzieś tutaj. A najlepsi z tego wszystkiego są ci tacy dumni kierowcy, którzy potrafią trąbnąć gdzieś w moim pobliżu. I tak naprawdę to nie mam zielonego pojęcia, co oni inscenizują i chcą osiągnąć. Może wydaje im się, że w trakcie, kiedy trąbną, powinienem, nie wiem, na przykład rzucić się do rowu, czy coś takiego. Nie mam pojęcia. Ale w każdym razie prawda jest też taka, że rzeczywiście dobrze by było po prostu wsiąść w samochód, nawet i dla mnie, i pojechać. No ale niestety choruję na chorobę, która uniemożliwia mi posiadanie prawa jazdy i wyklucza mi z większości zawodów. Także jest to problematyczne. A mamy przystaneczek. Można będzie na chwilę przysiąść i odpocząć. Lublin 186, Siemiatycze 29. 29 km do Siemiatycz. To jest nie na dzień dzisiejszy do zrobienia, bo ja robię mniej więcej jakieś 30. W zeszłym roku, pamiętam, jak już byłem w formie, to robiłem po jakieś 30 do 40 km dziennie, ale póki co jest czwarty dzień i nie aż tak dobrze to wygląda, bo robię jakieś od 20 do 30 km, póki się rozgrzeje. Muszą się przyzwyczaić mięśnie, szczególnie kapturów, bo strasznie na początku są obszorowane i wyczerpane, wycieńczone. Zaczynają się, tak jak rok temu, przez pierwsze dni zaczynają powstawać odciski na stopach. No ale to tylko jedna z zalet takiej podróży. Dzisiaj Siemiatycze będą nie do osiągnięcia po prostu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Ale zbliżę się do nich, jak to tylko jest możliwe. Jest godzina za 15:16. Także jeszcze 2 godziny i coś tam i będziemy zaczynać szukać miejsca na nocleg. Spędziłem jakieś 40 minut w miejscowości Boczki. Posiedziałem sobie w parku, odpocząłem, troszeczkę coś tam przegryzłem i starałem się rozkminić, o co chodzi z tymi wszystkimi Instagramami i Twitterami, które rzekomo mam zamiar używać, a niewiele o nich wiem. Jakoś do tego dojdziemy. Dojdziemy do tego. Powolutku. Jest godzina 19:07. Szukamy jakiejś miejscowy już od godziny.
na około jakieś z 500 ślepaków za mną lata. Jest bardzo fajnie, miło. I tak w ogóle to, jeżeli komuś wydaje się, że to całkiem dobry pomysł na fajnie spędzone wakacje, to nie tak w ogóle. To jest coś bardziej bliżej w stylu survivalu albo takiego hardkorowego, ekstremalnego maratonu. Do takiego czegoś już to bym szybciej porównał. Kurde. A wcześniejsza próba poszukiwania okazała się totalną klapą, bo szedłem jakieś do 2 kilometrów od głównej drogi. Kurwa. Tu też nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Ajajaj. 19:10. Ja odszedłem jakieś z 2 kilometry od głównej drogi. Szedłem przez jakieś krzaki i trawy do wysokości mniej więcej pasa. Wydaje mi się, że miałem albo i nadal mam na sobie jakieś dziesiątki różnego rodzaju pająków i tym podobnych. Już nie mówiąc o pajęczynie, bo tato ze mną zostanie. I w efekcie okazało się, że nie znalazłem nawet 2 metrów kwadratowych wolnej przestrzeni, bo wszystko było polami pszenicy, owsa albo kukurydzy. Nie dało się tam. Nie dało się. Na razie będziemy kontynuować poszukiwania, bo okazuje się już 10:00 bez żadnych skutków. Idziemy dalej. Jestem wykończony. Plecy już mnie tak bolą. No ale to pierwsze, takie są uroki pierwszych dni. Muszę się do tego przyzwyczaić, chociaż z drugiej strony mam jeden bagaż, który jest w dużym plecaku. Jest bardzo ciężki. Wydaje mi się, że może ważyć nawet do 5 kilo. I jak na razie ani razu go nie użyłem, ale może okazać się kluczowy, bo jest to laptop. Taki laptop. Jeden z pierwszych chyba gatunków, jakie powstały na świecie. I na nim planuję coś tam zmontować. Zobaczymy, co z tego będzie. Mówi do was Karol z buta po planecie. W sumie to te 500 ślepaków dalej gdzieś tam tutaj lata. Ale znaleźliśmy miejscówę. A tutaj mamy to. Mamy to. Fajna okolica. Mięciutka gleba. Trawka. Trawka jak w parku. Człowieku. Coś pięknego. Ledwo kostki przykrywa. A propos kostki, jak się już tak przez całe te trawy wiszcza przewalałem, to troszeczkę nabrałem tutaj na siebie takich ozdóbek małych. Najgorsze jest to, że żeby tego się pozbyć, to już z doświadczenia mniej więcej tak wiem, że to będę musiał użyć na to kolejnych 15 minut. No nic, ale najlepsze jest to, że ta okolica właśnie wygląda w taki sposób. A za sobą mamy takie widoczki. Jest ładna, duża przestrzeń. Nie ma opcji, żeby jakakolwiek z jakiejkolwiek drogi ktoś tutaj widział, bo tutaj nie da się dojechać niczym oprócz jakimiś hamerami albo traktorami, albo nie wiem, innymi jakimiś wyczynowymi monster truckami. Jest fajna, duża przestrzeń. Wcześniej myślałem, żeby rozłożyć się po tej stronie łąki, ale to nie jest dobry pomysł ze względu na to, że tam za tymi drzewami, a tam za tymi drzewami mamy drogę od razu i tutaj w tym miejscu normalnie widać, jak samochody przejeżdżają, to znaczy nie było żadnego samochodu, ale jakby przejeżdżały, to by normalnie tędy było widać i tam również, także to nie jest opcja. Miejsce znalezione. Jest godzina 19:28. No i czas się rozkładać. Do jutra! Aha.